Pokój i dobro, kochani. Dziś jest piątek, 20 października. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Jana Kantego, prezbitera, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że jeżeli chcą być prawdziwymi Jego świadkami, muszą być jednoznaczni. Nie mogą prowadzić podwójnego życia. Ich życie musi być zgodne z nauką, którą wyznają, którą głoszą. Wcześniej czy później każde kłamstwo, każda nieuczciwość wyjdzie na jaw. I również w naszym języku polskim mamy kilka różnych takich przysłów, które są zgodne właśnie z tym, o czym mówi Pan Jezus. Mianowicie, prawda zawsze wyjdzie na jaw, albo kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw. Albo oliwa nieżywa, ale zawsze sprawiedliwa, zawsze wypłynie na zewnątrz. Albo kłamstwo ma krótkie nogi. Pan Jezus zaprasza nas do tego, aby nasze życie było jednoznaczne, klarowne. Żebyśmy nie zakładali jakichś masek. Jesteś w pracy, jesteś innym człowiekiem. Jesteś w domu, zupełnie innym słownictwem się posługujesz. Jesteś gdzieś w jakimś środowisku wiary i okazuje się, że udajesz pobożnego. Nie może być tak, że zakładasz ornat i jesteś innym człowiekiem, zdejmujesz ornat i jesteś kimś innym. Zakładasz habit i wtedy ładnie składasz rączki, co jesteś pobożny, a później, kiedy idziesz sobie przez miasto albo idziesz gdzieś, gdzie nikt cię nie widzi, czy myślisz, że wtedy możesz być kimś innym? Pan Jezus chce, abyśmy byli jednoznaczni dla Niego i dla ludzi. Dlatego, że w momencie, kiedy ludzie zobaczą taką nieuczciwość w nas, to może dojść do ogromnego zgorszenia. Nie możemy być takimi kameleonami, którzy zmieniają swoje barwy, swoją postać w zależności od tego, w jakim są środowisku. Nie możemy również być ludźmi chorągiewkami, którzy w zależności od tego, w którą stronę wieje wiatr, to taką przybieramy pozę. I pójście za Panem Jezusem w sposób taki bezkompromisowy czasem wiąże się z tym, że będziemy wykluczeni przez grupę, że będziemy prześladowani. I dzisiaj Pan Jezus mówi, nie bójcie się, ale również mówi, bójcie się. Otóż nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale potem nic więcej uczynić nie mogą. Natomiast bójcie się tych, którzy po zabiciu mogą wtrącić waszą duszę do piekła. A więc, kochani, musimy trwać mocno przy Panu Bogu. Starać się, żeby i ciałem, i duszą być przy Nim. By również stronić od tego wszystkiego, co ma choćby pozór złego. Kochani, jestem na rekolekcjach zakonnych w Krynicy Morskiej. I to jest dla mnie dobry czas na to, żeby się nawrócić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jestem przejrzysty. I często w momencie, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi i mówią, że jestem świadkiem, cieszę się z tego bardzo, ale znam siebie lepiej. Wiem o tym, że jeszcze do ideału bardzo dużo brakuje. Dlatego myślę, że z takim dystansem do siebie każdy z nas powinien podchodzić. Nie powinniśmy z jednej strony idealizować siebie i nie pozwolić ludziom, aby nas idealizowali, i z drugiej strony, żebyśmy nie byli ludźmi, których chętnie byśmy zaszufladkowali jako ci, którzy są ludźmi złymi. Jesteśmy właściwie tacy, jacy jesteśmy w oczach Pana Boga. Na zakończenie, kochani, z tej pięknej plaży przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.